Witam, odrodzone plemię słowiańskie. Dzisiaj nadajemy z mojego, z mojej nory niedźwiedziej, nie niedźwiedziej, z barłogu, bo ber to niedźwiedź, to nie, ber to miś. Tylko nam mówiono, że niedźwiedź, a co to jest niedźwiedź? Niedźwiedź, miedwiet, miedwiet, miet, miód, wiet. Wiedzący, gdzie jest miód. To tylko jedno z określeń. Bear. A czemu odwiedziono nas od tego, że bear to jest niedźwiedź? No bo Berlin może. Bo to my założyliśmy Berlin. I Barłóg, czyli to, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Jest trochę nieporządku, ale 2-3 dni przyjedzie moja pani, także trzeba się będzie ogarnąć, nie tylko pod względem technicznym. Będzie tu zupełnie ładnie. A dzisiaj w nocy zrobiło mi się smutno, bo odprowadzałem osobę w stanie wskazującym na to, że sama nie trafi do taksówki albo autobusu, albo gdziekolwiek. I powiedziała coś takiego, że takie problemy, ma coś tam i na koniec, wiesz, bo ja jestem bezdomna. Nie mam gdzie mieszkać. Znaczy, mieszka gdzieś tam kątem. Ja sobie pomyślałem tak, że kurde, ja też nie mam domu. Nie mam swojego miejsca. To znaczy, mam ze 2 albo 3 miejsca murowane, gdzie mógłbym mieszkać, ale one nie są moje. Nie są urządzone według moich praw. Nie ja je zrobiłem. No i parę tygodni temu, już na Harmonii Kosmosu, zamieszkałem w tym czymś, co jest moje. Tak wygląda moje 8 metrów kwadratowych. Z czasem pewnie się zmieni. Właśnie w tym momencie życia dopadło mnie słowiańskie plemię. My. Także ja mam dom. My wszyscy mamy dom. To jest nasza przestrzeń. To jest nasz kraj. Kraj, w ogóle kraj świata. To jest gdzieś daleko. To jest nasza ziemia. Kraj to jest błędne określenie. Kraj to jest granica czegoś. Mieszkasz na granicy? Nie. To jest nasza ziemia. Wszędzie dookoła, gdzie spojrzysz. A dzisiejszy filmik, no nie, film trzeba mówić, albo jakiś zapis, znaleźć inne słowo na to. Już wam przedstawiam mój tok myślowy, związek przyczynowo-skutkowy. Przeczytałem coś takiego na portalu społecznościowym, będę sobie tu patrzył do góry na podglądzie. Przestańcie ebać język polski na sucho. Parka to taka kurka stylizowana na wojskową. Więc nie piszcie do nas zdrobnieniami, bo to ohydnie wygląda. Nie da się tego czytać i jest generalnie nieudane. Danego tygodnia. I pod tym jest taki quiz. Co jest bardziej zepsute? Jakie słowo? Parka, fakturka, dziarki, spotkanko, trenio. W nawiasie jest murwa kać. I chciałem dopisać tam, co za chwilę dopiszę, komentarz, tak, pisanie komentarzy to jest mój nauk, zaraz go wyleczymy, może tymi blogami, wideovlogami. I wpisałem tak: zdrobnionka to nie leksykalia, to stan umysłu. I nie wiedziałem, czy leksykalia, nie znałem słowa, jakim by to określić? Gramatykalia? Z tymiśmy Słowianami, to jest słowa, więc wpisałem sobie te leksykalia. I co mi wyszło? Co mi wyszło, drodzy Państwo? I trafiłem na blog. Blog. Leksykalia blog. I dialektologia blog. I co tam jest napisane?
Ano jest poruszane terytoria polskojęzyczne w Republice Litewskiej. Wywiad z docent Krystyną Rutkowską. No i zagłębiamy się w tym artykule, czy wywiadzie. Nie, wywiad jest kolejny, to jest artykuł. A tu się zaczynają przemiłe leksykalia. Uczone wymieniła stare krumpiaczek, grabiastry, gajce, rojsta, karuki, krusznia. No i pani doktor rozwodzi się w tym, co jest dialektem, a co dla niej nie jest dialektem. Co jest gwarą, co jest metajęzykiem, a tu jest jeszcze jedno takie dziwne określenie, którego w ogóle nie znałem. Także ludzie ci wymyślają nowe podziały, bo tu mój komentarz szedł w stronę, nikt w ogóle nie czyta tych, nikt, mało osób to czyta, jeszcze mniej komentuje, tu nie było żadnego komentarza. Tu o języku polskim na Litwie z naleciałościami białoruskimi. Białoruskim z naleciałościami litewskimi używanymi przez mniejszość polską. Nie, 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 wróć, stop. To wszystko jesteśmy my. A czy Litwini nie, zaraz do tego dojdziemy. Nie i dlaczego nie? I jak oni się zachowują w stosunku do nas? Bo to jest wiedza, to byłem, widziałem, mogę wam powiedzieć. A komentarz jest, jaka gwara, jakie osobne języki, jakie dialekty, jakie podgatunki. R1, A1, my, plemię, od Łaby do Uralu, a wcześniej i dalej. Był jeden język, nasz. Jak nim nie mówiłeś, to byłeś Niemy, Niemcy. A dzielenie nas na osobne narody, pisanie o tym prac, robienie sobie podgatunków, podgatunków i życie z tego, tak, bo ta pani nie ma związku, traktuje tych ludzi, do których jeździ, jako świnki morskie, jako myszki laboratoryjne, więc nie ma do nich żadnego stosunku. A wiecie, co się tam dzieje? Istnieją wymiany, stąd mam wiedzę, po części z tego, że sam byłem, uczniów polskich z uczniami litewskimi pochodzenia polskiego z polskich szkół. I wiecie, jak to tam wygląda? Jak nasi przyjadą, to w litewskiej szkole Polacy nie mogą nawet hymnu odśpiewać. Hymno pieśni patriotycznej. Łzy lecą z oczu. No. Lepiej nic nie mówić. Tak. Oni uważają, bo to tylko pogorszy sytuację. Nic nie zgłaszać. Spokojnie. Może być tylko gorzej. Nasze państwo, nie nasze, zaborcze państwo, które nas najechało mentalnie, fizycznie, energetycznie, w ogóle o nich zapomniało. Nawet nie są kartą przetargową. Mam na nich wywalone, jak mówi młodzież. Są sami sobie. A Litwini? No, Litwini w II wojnie to poszli z Niemcami. Litwini w drugiej poszli z Niemcami, doczytam wam ten komentarz. Był jeden język nasz, podział nas na osobne narody, narzucanie pisma łacińskiego i języka łacińskiego dla elit jako pierwszej lingua franca, także ustanowienie różnych komisji, między innymi od poprawności języka, to już zaborcze sposoby na dzielenie nas. Byłem też na Litwie, w Wilnie. Z towarem dla jednej firmy. Bo kierowcy tej firmy zestrajkowali. Powiedzieli, że nie pojadą. Nie pojadą. Dolą. Tam jest litewska policja i oni nie chcą mieć. A podobno każdy się boi straty pracy, więc litewskiej policji bali się bardziej. No i spoko. My pojechaliśmy. Odważna ekipa. Ja i dwóch kumpli. Wpadłem na genialny. Tak, w moim odczuciu genialny. Na towar wrzuciliśmy rowery. Zwiedzimy przy okazji. Dostarczymy towar. Powiedziemy w piątek. Powrót dopiero w poniedziałek, cały weekend. Zwiedzimy Wilno. Nigdy nie byłem. Oni też nie. Wrzuciliśmy rowery, bo to wiadomo.
Z buta to może się nie chcieć, a na rowerze 3 razy większy zasięg. I co wam powiem, że było... nie przewidziałem. Było zimno, to była wiosna. To tam była jeszcze zima, prawie. No śniegu już nie było, ale niemiłosiernie. To jest tak, że już taki wyjazd, nawet tak bliski, może otworzyć ci oczy, w jak miodem i mlekiem kraju żyjemy, kraju nie, krainie nie. W naszym miejscu jest tak, tak dobrze, często tego nie doceniamy przez brak porównania. Już na Lubelszczyźnie uprawiają, obrabiają, tak. Co mnie wiastę obrabiasz, bo przez tysiące lat nam mówili, że musisz obrabiać ziemię. Stąd te wszystkie porównania z oraniem i tak dalej w bliskości słownej również między kobietą a mężczyzną, między niewiastą. Także na Lubelszczyźnie już połowy ziemi się nie obrabia. Połowy. Bo warunki klimatyczne, tylko te, a na Litwie może 10-20% dorają. Jak są górki, to tylko z nasłonecznionej strony. Także dupa blada. Cała kuchnia regionalna jest oparta na tej bidzie, w którą mieli. Śledzie plackami ziemniaczanymi, z kaszą, placki ziemniaczane ze śmietaną, ze śledziami, na wszelkie możliwe sposoby, ziemniory, trochę zboża, to wszystko właściwie, jakieś dary lasu, mięsa niewiele, od święta było. U nas też, ale tam jednak to jest biedniejsze. No i Litwini, i Polacy. Polak na ulicy w Wilnie podejdzie do ciebie, a wy po polsku, ale się rozgląda, czy nikogo nie ma. A ktoś jest, to się boi. Nie to, że im łamią ręce czy nogi, bo tego nie było widać, no ale miło nie jest. Zostawiliśmy ich. Zostawiliśmy. No tak. I tak tu jest. Nie, a tego może nie będę mówił. Taka sytuacja była, jako nawiedzony historyk, wszędzie widzący spiski, czasami walnę coś, co nie ma potwierdzenia, urodzi mi się teoria, jeszcze nie zdążę jej w 2-3 źródłach zweryfikować, ale teoria już jest. Jeździliśmy na tych rowerach, tak, teraz po latach to już jest przedawnienie, muszę się przyznać. Jeszcze był okres, jak piłem C2H5H i było tak zimno i wykminiłem, że jak nas tam złapią, to nam zabiorą albo zrobią sprawę tylko o zabronienie jeżdżenia czy odebraniu uprawnień na terytorium Litwy. Ale nie zamierzaliśmy tam szybko wracać, więc żeby się rozgrzać i dać radę tymi rowerami, to było C2H5H. Przyjemność sobie da, no. I spoko, i dzida rower. Całe Wilno zwiedzone, z przedmieściami razem. Nas nie lubią, ale bardziej nie lubią ruskich. Może jedno żiguli widziałem, może dwa. Także u nas jest więcej wytworów postsocjalistycznej motoryzacji, a tam prawie żadnego. Ruskiego żadnego. Policja nas na szczęście nie zatrzymała. Parę razy nas mijała. Było parę lat temu, no, ładne parę lat temu. No, wyglądali jak SS-mani, tyle wam powiem. Kraj bidny. Ogarnięty, ale bidny. Bez możliwości. Są pola, a nie ma gospodarstw. Chaziaństwo to tam wygląda tak. Dom. Ani obory, ani stodoły. Wszystko spegerowane było, czy tam skołchozowane. No i tyle. Brak możliwości rozwoju. To poszli w tanie państwo. No to jak widzicie Litwina na zestawie, a tirze, nie? To jak tirowcy się denerwują, że ich tirowcami nazywają.
To uważajcie, bo to są szczeniaki. Często taki położy zestaw. No i co? I oni do Europy mają jeszcze dalej, nie? O te 500 kilometrów. Dzida. Na Berlin. Na Anglia. Także policja w nowych BMW X5 wyglądała groźnie. Tak z niemiecka właśnie. To jest inny etnos niż nasz. Może nie aż tak inny jak Arabowie, ale inny. Czy to wszystko? Czy ja coś tu jeszcze widziałem? Aha, pani profesor, młodzieżowe słówko siep w Wilnie. O Polakach. O Polakach przypomina mi sobie zwykle, gdy komuś zabraniają albo pozwalają po polsku napisać coś w przestrzeni publicznej lub na dokumentach tożsamości. Jest tu taki mem. Ej, Dalia, a powiedz ławkę. Pokażę wam to. Ciekawe, czy... Czekaj, to by trzeba było... Dobra, to tak się... No dupa, teraz się nie obróci. Dupa blada. Nic nie widać. Tu. A, bo ten... Także Duduś sobie siedzi z jakąś Litwinicą, premierzycą. A Puliaki jak po polsku gadają, wymawiają uj, czy honorowie, czy moiś naszego uły. Nic nie rozumiem. Dawny socjolekt, nowe słowo. Nie, taki metajęzyk. Tworzą sobie te nowe słowa i żeby mądrzej brzmieć, to nimi naparzają, a później już sami siebie nie rozumieją i w ogóle najlepsze to jest dać wykład, czy prelekcję, odczyt, żeby było tyle słów, żeby później nikt o nic nie zapytał, nie, nowych, bo będzie się bał niezrozumienia. To jest takie onanizowanie się tymi nowymi, upajanie, taki szał. Bo wtedy jesteś dobrym uczonym, jak tak dużo wymyślasz i to no, nawet niektórzy ludzie, których cenię po części, no, Bartosiak, Hemisfera, architektura bezpieczeństwa. No była, no ta, była, czemu żeś te ceny podnieśli? Znowu nas przycinacie, nie? Nas zwykłych ludków. Proszę pana, to nie jest moja sprawa. To polityka cenowa jest wewnętrzną sprawą firmy. No. To tak jak w ekstradycji. Juri się był szkolony, jak to powiedzieć. Juri, nie mówi się spi, no, tylko czy on mnie wia? Tylko on nie jest moim faworytem, a Juri, no ale to samo. No ale jak brzmi? Czyli powiedzieć komuś, ale tak, żeby się nie zorientował, to chyba jest intencja. Intencja. Także pani doktor się z tym zajmuje, dialektami, które wymierają, a już dlaczego wymierają, to z tego nie ma płacone. A jak wymrą, no to będzie specjalistką od wymartych dialektów. I spoko. A ludzie, jak to ludzie? Ludzie są tani. No, Colin McRae tak mówił, nie? Ludzie są miękcy. O tym, że nie żyje chyba. Dobra, to na tyle. Sława, bracia i siostry.